jakie wyszły w ostatnim półroczu tak naprawdę, począwszy od płyt głównych, kart graficznych, notebooków, desktopów, poprzez wszelkiego rodzaju peryferia i multimedia. No i na PGA, na tegoroczny PGA, zrobiliśmy premierę naszego nowego desktopa, mini desktopa, właściwie to takiego desktopa wzorowanego na konsoli o nośnej nazwie Great. Mamy trzy tak naprawdę na stoisku, trzy różne strefy. Pierwsza to jest strefa dla graczy, gdzie dzisiaj akurat rozgrywa się turniej Counter-Strike'a, w którym można wygrać najnowsze fontpady, między innymi. Jest strefa overclockingu, gdzie jest przeprowadzany konkurs składania komputera i tam na przykład można wygrać Cerberusy, słuchawki firmy Asus. I jest też jeszcze jedno miejsce, sklepik z Komu, w którym i wczoraj, i dzisiaj o określonej godzinie sprzedajemy produkty za połowę ceny. Od kiedy weszliśmy w ten mocny, czy też te wszystkie eventy, sprzedaż tego sektora tych produktów wzrosła o 300%. I nie był to nowy produkt, cały czas istniejący. Stoisko mamy większe, rzeczywiście, tak z roku na rok coraz większe robimy. A to przez to, że tych ludzi jest coraz więcej i my też mamy coraz więcej rozwiązań do pokazania dla tego sektora. No ja jestem zadowolona, no szczególnie wczoraj było widać, że ta młodzież naprawdę tłumnie przybywa na te targi i jest zainteresowana tym, co się tu dzieje. Jak się podoba 2014? Bardzo. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj dużo fajnych stoisk, mogę zobaczyć nowe pozycje, których nie znałam wcześniej, chociażby tamte gry stoiskowe. A co ci się najbardziej podoba? Stoisko Wiedźmina. Tak? Dlaczego? Tak. Czekasz na tę grę? Czekam, jestem wielką fanką całej sagi. Jesteś gamerką? Gram. Grasz, w co grasz? Właśnie Wiedźmina chociażby. Jak ci się podoba PGA 2014? Fajnie jest. A co ci się najbardziej podoba? Oprócz YouTuberów oczywiście. No byłam na DS i bardzo fajnie jest. Na stanowiskach DS. Coś jeszcze? Pograłaś coś innego niż Nintendo? Nie za bardzo. Czyli ogólnie dla YouTuberów lecisz? Tak.